Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo gorąco i serdecznie na dzisiejszym koncercie w studiu imienia Tadeusza Nalepy. Elżbieta Lewicka, witam Państwa. Niezmiernie się cieszymy, że Państwo początek weekendu postanowili spędzić właśnie z nami, ale jestem przekonana, że po dzisiejszym koncercie pełnym energetycznych dźwięków nikt nie pójdzie do domu, tylko wszyscy Państwo wyruszą w miasto. No tak, widzę po minach, że chyba taki jest plan. Szanowni Państwo, jest też z nami gość, to Darek Bobak z Fundacji Folkowisko. Witamy serdecznie. Witam wszystkich i zróbmy to po folkowiskowemu. Hip hip! Hurra! Głośniej, hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Dobrze, ale myślę, że... Prawie dobrze. Ale Państwo się poprawią, myślę, że w dalszej części... No, myślę, że Państwo wszyscy będą koncert. Na festiwalu Folkowisko, więc muszą ćwiczyć. Folkowisko już w lipcu. Już w lipcu. Od 11 do 13 lipca, to jest od czwartku do soboty, zapraszamy wszystkich Państwa. Do Gorajca. Do Gorajca. Na najpiękniejszym końcu lub początku świata w tej części Polski. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj nie bez powodu, bowiem występują na tej scenie finaliści ogólnopolskiego konkursu Nowe Źródła, czyli przeglądu zespołów muzycznych imienia Rafała Potockiego. Tutaj właśnie jest wizerunek Rafała, naszego zmarłego kilka lat temu kolegi redakcyjnego. Rafał był stałym gościem Folkowiska. To właściwie postać kultowa. Cudownie, że powstał ten konkurs. I że my możemy w Polskim Radiu Rzeszów przedstawiać finalistów. W sumie 6 podmiotów wykonawczych. Jesteśmy jeszcze przed pierwszą połową tych prezentacji. Darku, opowiedz, jak przebiegał konkurs, na czym on polegał? Konkurs polegał na tym, że zgłaszały się zespoły z całej Polski, kto chciał. Następnie jury złożone z pracowników, redaktorów Polskiego Radia oraz z członków Stowarzyszenia Folkowisko wybierało 6, może nie najlepszych, ale naszym zdaniem takich wykonawców, którzy najbardziej będą oddawały ducha naszego festiwalu, ducha pogranicza, ducha tej części Polski, w której mieszkamy i też ducha, który gdzieś tam cały czas nad nami krąży, Rafała Potockiego, który był wielkim przyjacielem naszego festiwalu. Wybraliśmy 6 bardzo różnorodnych kapel, 2 koncerty mamy już za sobą i dziś mamy koncert numer 3. Ponadto niektóre zespoły będą jeszcze zakwalifikowane dodatkowo do udziału w koncertach na Folkowisku. Tak, chciałem to powiedzieć później. W każdym razie liczymy na Państwa, na Wasze głosy, ponieważ spośród tych 6 zespołów wybierzecie Państwo jeden zespół. My, Radio i Folkowisko, wybierzemy drugi zespół. I te 2 zespoły będą grały na Folkowisku, na głównej, dużej scenie, jak już wspomniałem, między 11 a 13 lipca. Także słuchajcie uważnie, wybierzcie to, co naprawdę Wam się podoba. Po wszystkich 6 koncertach pojawi się ankieta, w jaki sposób będzie można zagłosować. Zagłosujcie. I wtedy zobaczymy się nie tylko z nami na Folkowisku, ale także z tymi wybranymi przez nas i Was zespołami. A za chwilę rozpocznie się wspaniały koncert. Państwo wiedzą, jak się ten zespół nazywa, to Samtyński Trio. Projekt oczywiście Nikodema Saszyńskiego, który siedzi skromnie i spogląda na nas spod kapelusza, ale za chwilę będzie się działo. Bo Nikodem kocha mocne uderzenie. No, tak myślę, patrząc na portret Rafała, że gdyby był na tym koncercie, wyszedłby niezwykle uradowany, ponieważ on kochał mocne uderzenie w muzyce. Uwielbiał na przykład zespół Rammstein. Często dyskutowaliśmy na ten temat, jaki to zespół, czy naprawdę bardzo wyjątkowy, czy może niekoniecznie. Rafał był po jednej stronie barykady, ja po drugiej, no ale w każdym razie trochę znam upodobania muzyczne Rafała i no, myślę, że właśnie Samtyński Trio to byłoby to dla Rafała.
który znał oczywiście grupę Freeborn Brothers, bo właśnie z tego słynnego podkarpackiego zespołu wywodzi się Nikodem. A propos, no może Państwo wiedzą, a może jeszcze nie, że Freeborn Brothers się reaktywowali po przerwie, odpoczęli troszeczkę od siebie, od podróży, których mieli mnóstwo na swoim koncie, no i znów grają. Wrócili niedawno na przykład z koncertów w Anglii, gdzie dali aż 6 występów, w tym jeden w podlondyńskim kościele. No, a tam grali bez perkusji, więc było nieco lżej, podobno pięknie, cudownie. O, patrzcie Państwo, jak się Niko uśmiecha, jeszcze wspomina. Niebawem Freeborn Brothers pojadą do Brazylii, bo to są włóczy kije. Oni zawsze dużo podróżowali, dużo koncertowali. Zresztą później Nikodem Saszyński napisał książkę 7 godzin do celu. Nie wiem, czy Państwo znają tę książkę. Tam można poczytać, co się działo w zespole Freeborn Brothers na różnych trasach. No tak, bo sam Nikodem tak pisze o sobie. Siła wewnętrzna mnie pcha w świat. Potrzeba wyprztykania się na scenie i strach przed normalnym życiem. Życiem, za którym tęsknię i którego nigdy nie chciałem. No, tutaj mamy dysonans poznawczy, tak chyba psycholog by powiedział. Idealny człowiek na folkowisko. No właśnie. W każdym razie Nikodem dalej mówi o sobie. 7 godzin do celu dodaje się i powtarza, kiedy pierwsze 7 godzin mija. To ja czekam na następne. Kiedy osiągnę cel, chcę następny i tak w kółko codziennie. Nie zaznam spokoju i to jest chyba najlepsze i najgorsze w tym wszystkim. Niko, ty się w końcu musisz zdecydować, co jest dla ciebie najlepsze, a co najgorsze. Ja polecam Państwu tę książkę, którą Nikodem napisał zupełnie niedawno. Tu jest mnóstwo fotografii obrazujących życie grupy Freeborn Brothers na trasach. No i wiele ciekawostek fajnych, niektóre nie do zacytowania. No ale w każdym razie muszę powiedzieć, że Niko po rozwiązaniu zespołu Freeborn Brothers nie próżnował. Najpierw wydał płytę Things, to było już prawie 4 lata temu. Później w 2022 kolejny krążek Puszcza, gdzie nawiązał do naszej pięknej kultury lasowiackiej. No i też brał udział w różnego rodzaju koncertach i konkursach, między innymi wystąpił na Mikołajkach folkowych 2 lata temu, a na początku ubiegłego roku pojawił się longplay How We Are Free. Mogę jeszcze długo opowiadać, ale panowie czekają, żeby już zacząć grać. Powiedz Darku, jak ty byś określił to, co robi Samtyński Trio, które właściwie ciągle zmienia swój skład osobowy? Ja może powiem, jakbym nie określił tego, co grają. Na pewno nie jest to muzyka nudna, nie jest to muzyka, która, bardzo Państwu współczuję, będziecie musieli chyba, ale ona nie pozwala usiedzieć na miejscu. No, będziemy mogli trochę tańczyć, zachęcamy. Oczywiście nie będziemy tańczyć pogo, bo nasz strop mógłby tego nie wytrzymać, ale Państwo mogą oczywiście poruszać się w takt bardzo energetycznej muzyki, która zaraz zabrzmi ze sceny. Nie rzucajcie krzesłami tylko, proszę. Nie, ale dlaczego? Tutaj nie będzie. Czyli można rzucać? Ale nie opłaca się, że tak powiem, bo trudno te nasze krzesła zdemolować i są dosyć ciężkie, prawda? Raczej mi chodzi o to, żeby miejsce... Ale Państwo już próbują niektórzy, no zobacz, tu pani z drugiego rzędu. Niepotrzebnie pomysł podrzuciłem. A, nie wiadomo, co się tu będzie dzisiaj działo. To może wrócimy do muzyki, to jest no mieszanka... Właśnie. Mieszanka folku polskiego, irlandzkiego, country, po prostu naprawdę niesamowicie energetyczna, mieszanka wybuchowa. Wybuchowa. Duży no, power po prostu. Tych naprawdę. Wybuchów i poweru będzie mnóstwo podczas koncertu, bo panowie reprezentują twardą, męską energię. Ale. Też pojawi się wątek kobiecy i miękka energia, cudowna, ponieważ na dzisiejszy koncert została zaproszona też znakomita wokalistka, kompozytorka Dominika Kindrat, która siedzi na razie bardzo skromnie na widowni. Cześć Dominiko, powitajmy Dominikę już teraz, a później drugi raz. No więc ten koncert będzie barwny, kolorowy i niezwykle energetyczny, co już zostało powiedziane. To co, zaczynamy? No chyba trzeba, bo zaraz nas wyrzucą za to przeciąganie. Ależ skąd? Samtyński Trio! Do dzieła!
Thank you.
Dziękujemy bardzo, dzień dobry, Stamtiński Trio. Bardzo nam miło jest tutaj dla was zagrać i dziękujemy bardzo, że przyszliście. Czarne słońce zasłoni świat, popatrzysz w niebo, a wokół łza. To strach nie lata, to zgrozy cień. W ciemności nie wiesz, czy minął dzień. Wtem leci obłok, wskakujesz na, strach ci uciska zmęczoną krtań. I mijasz duchy, które sto lat szukają drogi, jak zgubić. Możecie śpiewać. Dochodzi straszliwy to, widzisz oczami swój własny zgon i ściskasz dłoni kartkę sprzed lat, na której plan był, jak zbawić świat. Dziękujemy bardzo serdecznie. It's not your time.
serdecznie. Teraz gramy piosenkę, która była przez pewien czas na liście przebojów w Radiu Rzeszów, w sensie na podkarpackiej liście przebojów. I zawsze mówię, że jak zapowiadam tę piosenkę, gdziekolwiek byśmy nie grali, że ta piosenka była na liście przebojów Radia Rzeszów, w sensie przy Podkarpackiej. No ale już nie jest. Od północy do południa mija to twój czas. Co zostawisz dziś, to jutro zawsze czeka nas. Chyba, że nie przyjdzie twoja pora, już zawsze w głowie tyka bomba z twoich snów. Od wieczora aż do rana zawsze ten sam czas. I gdy padniesz na kolana, dziękujemy bardzo serdecznie, moi drodzy Państwo. Teraz chciałbym powiedzieć, że zagramy piosenkę, tak. O, dobra. Zagramy piosenkę i ja bym prosił, żebyście na przykład, jak powiem kiedy, to jakbyście śpiewali, dobra? Okej? Okay? Nie ma sprawy, super. Jaskółki lecą nisko tak, a w przepowiedni starej brak. W tym tańcu znów zostaniesz sam, bez kropli deszczu. A dym z komina błądzi też, we mgle spowita cała wieś. I wierzby płaczą cicho tak, czekaj na znak. Thank you.
byś wiedział, jak masz żyć. Samotnie witać nowy świt, zatańczyć w deszczu jeszcze raz, jak niespokojny ptak. Jaskółczy spokój zburzył deszcz, przed siebie ruszasz, nie wiesz gdzie. Znów przepowiednia spełnia się, z kroplą deszczu tańcz. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękujemy bardzo. Słuchajcie, nie wiem co robicie jutro, ale my jedziemy, będziemy w Bieszczadach grać, także jakbyście chcieli, to no zapraszamy, możecie, piękny chórek, tak, no i jakbyście tylko chcieli, to zapraszamy, możecie jechać, tylko no jakiś autobus ogarnijcie. Godzina późna bije, głosi się czasu władza, cierpienie zmarszczki ryje, radość ich nie wygładza. Uschły nadziei ziarna, przeszłość się grobem stała, noc przyszła głucha, czarna, jak nicość doskonała. Doliną, a ponad dni zagładę wypływa Maro.
Godzina późna bije, głosi się czasu władza, cierpienie zmarszczki ryje, radości ich nie wygładza. Uschły nadziei ziarna, przeszłość się grobem stała, to przyszła głucha czarna, jak nie coś doskonała. A ponad dni zagładę wypływa marą siną, wspomnienie zimne, blade, jak księżyc nad ruiną. A ponad dni zagładę wypływa marą siną, wspomnienie zimne, blade, jak księżyc nad ruiną. Jak księżyc nad ruiną. Jak księżyc nad ruiną. Moi drodzy Państwo, te piosenki, które zagraliśmy na specjalne zamówienie, kompletnie o tym nie wiedząc, no, tekst napisał Leopold Staw, także dziękujemy mu bardzo serdecznie. A teraz zagramy piosenkę, do której, no klaszcie. Właśnie tutaj mam słuchawkę, słuchajcie, Leopold, dziękuję. Za światy FM. Dobrze, zagramy piosenkę teraz, do której Leopold Staw tekstu nie napisał. In a heart of darkness where secrets are, a twisted path I wonder where the demons hide. A chase with a devil, a pact with a knight. I'm an evil, but I will make it right. I'm an evil, shadows in my eyes, walking through the night under moonlit skies. Whispers in the dark, secrets that I hold in the depths of my soul. A story yet untold. Beneath the surface, the fire burns deep. A history of scars, a promise to keep. I will chase the devil, embrace the pain. Redemption's the way, I will break the chain. I'm an evil shadow. A story yet untold. Trials, I find my way. A chance of redemption, a brand new day. Darkness may linger, but I feel the light in the depths of my soul. I take the fight. I'm an evil shadow. Whispers in the dark, secrets that I hold.
bardzo serdecznie, moi drodzy Państwo. Mamy nadzieję, że Wam się podoba jak do tej pory. Tak? Jest? No to fajnie, bo w sumie nam też się podoba. Także jest okej, okay. Dajemy, dobrze robią. No i teraz zagrałem piosenkę, której nigdy nie graliśmy, nigdzie. W sensie dzisiaj graliśmy ją. No ale to nie wystarczy pewnie. W każdym razie, piosenka jest jak wszystkie inne trochę smutna, ale w wesołym takim oprawie takiej, więc możecie się cieszyć. No to nie wiem, gramy? O, patrzcie, tutaj po mojej lewej stronie na altówce Adam Dragan jest gotowy. Możecie pokazać. A tutaj po mojej drugiej stronie na kontrabasie Krzysiu Pasieka jest gotowy zawsze. Jego nawet nie trzeba pytać. No i dobra. One, two, three. Światło prosto w oczy, głośno śpiewaj mi. Co nie widzę, to usłyszę, reszta mi się śni. Gdzie oblicze twoje skryte, lecą z oczu łzy. Co nie widzę, to usłyszę, reszta mi się śni. Nad ziemią wyłeś i myślałeś nas po raz. Co w ziemi będzie, kiedy przyjdzie wreszcie. Słuchajcie, w tym pozytywnym nastawieniu tutaj właśnie zauważyliście, jak on szybko grał? Nie? Ja się sam patrzyłem i mówię, oj, nie mogę uwierzyć, jak te dzieci szybko rosną, słuchajcie. Nie, powiem wam, bo tutaj taki mamy inside joke w tym zespole, gdyż kolega Adam jest troszkę jakby młodszy i
ten, no. I on mówi, że on z wujkami gra. No, także, no, ten, to co zrobić, nie? No, ale ten, to, no, ty. Udar. Słuchajcie, jest teraz taki temat, że przyszedł ten moment, kiedy zaproszę na scenę Dominikę Kindrat. Bicie brawo! I wiecie, co zrobimy? Wykonamy trzy kompozycje słowno-muzyczne. Jedna będzie w języku polsko, nie, angielsko-hiszpańskim, druga będzie w polskim i trzecia będzie w polskim. Okej? No dobra. I tak nic nie macie do gadania w tej kwestii. No to... czy już? Tak, tak, możesz zaczynać. O, dziękuję za pozwolenie, czekałem. Bo to wiecie, taka, ta, no, że wiecie, no, że miły jestem, nie? No. What you gonna do? You out for nothing, you bound to lose. Hey, what did you say about tomorrow, about today? Hey, what can you play? Are you the winner or just insane? Donde vas, pescador? That's the life goes to women. You believe in salvation, but I told you USA that the world keeps on changing, making things you never thought. Donde vas, pescador? Donde vas? Donde vas, pescador? Donde vas? Bardzo dziękujemy. Teraz zaprezentujemy Państwu utwór, który razem z Dominiką nagraliśmy i wykonaliśmy na pierwszym pesymistycznym festiwalu przeglądu gdzie piosenki, który został wymyślony tylko i wyłącznie na potrzeby nagrania teledysku, a mówię o tym po to, żeby Was poinformować, że 4 czerwca wychodzi właśnie singiel, ten, który teraz zagramy i módlcie się, żeby było dobrze. No, także... Co topisz się błękicie, ty co latasz ponad czas, w pustce cieni i rozkwicie. Nie wiedziałaś, którą z nas, tam gdzie byłeś już od lat, tam gdzie byłeś już od lat, tam gdzie czekał cały świat, tam gdzie czekał twój świat, tam gdzie wielkie twe nadzieje cię opętały cienie, a te cienie to zgubienie. A to był twój świat. Thank you.
już od lat. Tam, gdzie byłeś już od lat. Tam, gdzie czekał cały świat. Tam, gdzie czekał nie twój świat. Tam, gdzie wielkie twe nadzieje cię opętały cienie, aby cię nie do zgubienie. A to był twój świat. O moje serce moje, opłacze cały świat. Byłeś już od lat. Tam, gdzie byłeś już od lat. Tam, gdzie czekał cały świat. Tam, gdzie czekał cię twój świat. Tam, gdzie wielkie twe nadzieje cię opękały cienie, a te cienie to zgubienie. A to był twój świat. O moje serce moje, opłacze cały świat. O moje serce. Dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz będzie ostatni utwór, chyba. Odkrywca ze światu przechodzi obok nas, ze złota i srebra buduje okręt nam. Na fale, na skały, na wiecznej drogi serc. Odkrywca zaświatów prowadzi mnie. Odkrywca zaświatów, milczenia cichy krzyk. Na pola, przez zboża, na góry myśli twych. Gdy wstaje, upada, na rękach znaki są. Odkrywca zaświatów, król złotych łąk. Gdzie twój grób?
Państwo, teraz jest taka umowa, im głośniej wy będziecie krzyczeć, tym szybciej my zagramy. Idziecie w to, idziecie w to, idziecie w to. No to jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, żyjcie się. Bądźcie zdrowi, do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Jak się Państwo bawią? Słyszę, że dobrze, ale czy bardzo dobrze? Jeszcze 7 tutaj krzyki. Darku, co Ty na to wszystko powiesz? No ja myślę, że nie puścimy ich tak szybko. No puścimy ich? Nie! Nie macie wyjścia, panowie i panie. Nikodem Saszyński. Nikodem Saszyński, Adam Dragan, Krzysiek Pasieka, no i oczywiście Dominika Kindrat. Ja nie wiem, czy ty, Dominiko, tak możesz wygodnie siedzieć teraz na widowni. Niko, co ty na to? No dobra. To idziemy to, słuchajcie, no dobra. Tylko, a miały być tańce i co? Co miało być? Tańce miały być. Ja tańczyłem jak mogłem, słuchajcie. Śmiało, proszę Państwa, ale Państwo, publiczność. Jeszcze macie szansę zatańczyć. Słuchajcie, ja wiem jak jest i jakby nie czujcie presji, dlatego jak poczuliście mnie na przykład, nie, ja się tak ruszam, nie? Wy też możecie się ruszać na krzesłach i to generalnie... Tak? Ale to ja Was nie widzę. Też ma się lata już wzrok nie ten. No i co? To zagramy, tak? Zagramy. Tak, no. Tak, koniecznie. No zagramy, tylko nie wiem co jeszcze. No. Co my tam może tam? Najpierw okrzyk folkowiskowy. Hip, hip. Hurra! O, słabo. Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Hip. Hurra! Hurra! Panowie! Teraz wy! Sto. Hip, hip. Hurra! To o, nie tak. Oni chyba wolą grać i śpiewać jednak. Hurra! Nie, dobra, to my zaraz gramy. Chyba, że Adasiu, chcesz zrobić hura? Ty jako najmłodszy. O. Widzicie, rozbroiliśmy Adama. Dobra, to my gramy w takim razie piosenkę. Zagrać jedną czy dwie? Trzy nie ma. Bo my tylko jesteśmy ten, do dwóch potrafimy liczyć. Nie? To już nie znam te nie, nie? Nie. Ale co, możemy pogadać, co słychać? Wymyślam, co zagramy teraz. Może dobra, niech będzie to piosenka. Dobra, no to będzie piosenka jakaś tam. No, no. Lord have mercy on my soul. 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 How can you be that kind of soul? Begging me, it's unborn. How can you be so many goals when your thoughts are flying high and low? I watch it grow every day. Take it down again. Lord, have mercy on my soul.
To teraz zagramy ostatnią piosenkę i ostatnia piosenka to będzie cover mojego drugiego zespołu. Darkness, darkness, darkness. The darkness is coming to the town where the hope never dies. And the tree is still growing. Roots are going deeper in the ground. In the trouble, bride is crying, 'cause the boy ran away with her heart. Rays fly high in the sky, God is watching, we are waiting, what's to come? You can beg, you can run, you can hide from your life, you can live in the fear all the time. You can find, you can lose, you can win and succeed with your heart, with your soul, with your mind. You can live in the fear all the time. You can find the news, you can win and succeed with your heart, with your soul, with your mind. You can find, you can lose, you can win and succeed with your heart, with your soul, with your mind. Dziękujemy bardzo, Sandyński Trio, Dominika Kindra gdzieś tam w publiczności, Polskie Radio Rzeszów, Polkowisko. Zapraszamy na pogodę teraz. Dziękujemy. Nikodem Saszyński, Adam Dragan i Krzysiek Pasieka, Dominika Kindra oczywiście. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, no ja myślę, że teraz tanecznym krokiem wszyscy ruszą w miasto. A ja bym ich jeszcze nie puścił. No, zapowiedzieli, że to już koniec. Nie możemy nadwyrężać artystów, ale przecież za tydzień już znowu w naszym studiu kolejny koncert i kolejni finaliści ogólnopolskiego konkursu Nowe Źródła Przeglądu Zespołów Muzycznych imienia Rafała Potockiego. Będziesz, Darku, za tydzień? Za tydzień niestety mnie nie będzie. Darek Bobak. Dwa tygodnie. I będzie na całym folkowisku oczywiście. Jak najbardziej. Przypominam Państwu o tym, że będziecie mogli zagłosować i wybrać zespół, który zagra na folkowisku. Wśród nich będzie Sandyński Trio, więc możecie ich wybrać. Jeśli Wam się podobało, a wygląda na to, że Wam się podobało, prawda? Pokażcie, że Wam się podobało! Hip, hip!
Hip, hip! Hip, hip! Hura! 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 No i teraz tak to właśnie miało brzmieć. Panowie, było super, dziękujemy. I mam nadzieję do zobaczenia na folkowisku. Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Sampiński Trio, Dominika Kindrat, Darek Babak. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.